Witajcie, dzisiaj szybki film, zanim zamarznę. Dzisiaj chciałam Wam polecić kolejne dwa inspirujące filmy. Takie, które tym razem warto obejrzeć. Myślę, że warto. I nie będę ich streszczać całkowicie. Ostatnio pojawił się film na temat dwa filmy właściwie oglądałam, jeden jest stary, drugi nowy, na temat prawa przyciągania. Jeden film to Sekret, pełnego tytułu nie pamiętam, ale sprawdzę i wpiszę w opisie pod filmem. Film Sekret bazuje na książce Sekret, czyli całej tej koncepcji prawa, prawa przyciągania i myślę, że warto go sobie przejrzeć jako takie kinofamilijne na niedzielę. Film jest od 7 lat plus Niestety, w dużej części jest y, troszeczkę temat spłycony. Myślę, że rozwiązania niektóre są zbyt łatwe, y, zbyt y, amerykańskie, ale mimo wszystko y, są tam przemycone te wątki. O co chodzi z prawem przyciągania? Jest y, motyw, y, jak zmienić swój sposób myślenia i jak to wpływa na rzeczywistość. Tak jak mówię, film jest zdziebko naiwny i troszeczkę spłaszczony. I trochę rozwiązania są zbyt oczywiste, ale mimo wszystko myślę, że, że jeżeli nudzicie się i chcecie coś lekkiego na niedzielę, to, to warto sobie przejrzeć. I szukając troszkę tym kluczem, i też kluczem tam po aktorach czasami sprawdzam, kto, kto gdzie gra, trafiłam na film Motywacja. Jest to film, zdaje się, z 2004 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić więc sprawdzę i też najpierw pod filmem. Film Motywacja również opowiada o prawie przyciągania, o pewnego rodzaju poradniku, że pojawia się na rynku poradnik, nikt nie wie, kim jest tajemniczy autor, w każdym razie książka zmienia życie wielu osób i ten film jest, nie jest taki pompatyczny jak poprzedni, ponieważ jest to komedia i jest parę takich śmiesznych wątków, jak na przykład jacyś przestępcy zaczynają czytać ten, ten podręcznik. Tam jest dużo takich haseł, które też znajdziecie u mnie. Więc są, można powiedzieć, dosyć popularne teraz. Wtedy chyba były mniej popularne. Trochę żałuję, że nie trafiłam na film wcześniej. Może bym się wcześniej zainteresowała pewnymi tematami. W każdym razie są te wątki o tym, żeby zmienić swój sposób myślenia, żeby nie robić siebie ofiary, żeby... Bardziej pracować nad sobą, że to nie świat robi ci krzywdę, tylko jeżeli zmienisz swój sposób myślenia, możesz podejmować inne decyzje i zmienić tą swoją rzeczywistość. No Jest dużo wątków takich komediowych. Oczywiście film nie jest na, na szczególnie wysokim poziomie, jest to też raczej takie kino, kino rozrywkowe. Ale nie jest takie naiwne, i też rozwiązania pewne nie spadają bohaterom z nieba, tylko oni zmieniają podejście do życia, bardziej dochodzą do tego, czego oni chcą, i podejmują pewnego rodzaju decyzje, które prowadzą do zmiany, zmiany w ich życiu. Um, więc tak jakby nie jest to kino jakieś super hiperambitne, ale też myślę, że takie familijne kino na niedzielę jest bardzo sympatyczne. Więc te dwa filmy chciałam Wam. Poleć, jestem szybko, jest zimno i muszę biec, pilnować, pilnować moich małych gąsek. Więc, więc, zmykam i to na tyle myślę. No, myślę, że warto zgłębiać się w ten temat prawa przyciągania i mimo zimnej pogody, i różnych, różnych rzeczy, które się dzieją na około. Warto jednak wracać do tego, żeby wychodzić z tej roli ofiary, wychodzić z roli, że to ten świat decyduje, co się u mnie dzieje, tylko wracać do siebie, wracać do swojego serca i chciałabym życzyć Tobie, kimkolwiek jesteś po drugiej stronie ekranu, żebyś to Ty był panem swojego losu, Ty była panią swojego losu, bo jeżeli w środku się zmieniasz, zmieniasz sposób myślenia, to zmienia się wszystko naokoło Ciebie. Chociaż czasami się w to nie wierzy, to jednak tak jest. No i te dwa filmy mogą też was troszeczkę podbudować, jako takie lekkie, miłe kino weekendowe. W tytuły filmów jeszcze raz wpiszę w opisie pod filmem razem z, z rokiem wydania. Ten film Sekret jest chyba z 2020, a ten motywacja zdaje się, że z 2004. Więc to na ten Dzisiaj ściskam was cieplutko. U mnie w końcu temperatura ujemna. Mam nadzieję, że nie zamarzniemy. Drogi, póki co, przejezdne. Dobrze, pozdrawiam, papa. Pa.